Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na gali IFM Show, ale jest ze mną Mariusz Grabowski, właściciel Gromdy. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Chciałam zapytać początkowo, skąd pomysł na walki na gołe pięści? Wiadomo, dzisiaj ludzie potrzebują emocji. Te emocje gołe pięści dają. Wiadomo, że też jest grono ludzi, którzy po prostu chcą się sprawdzać i myślę, że w innych federacjach by nie dostali takiej możliwości, bo wiadomo, że nie wszyscy są zawodowcami, a my takie możliwości im dajemy i myślę, że całkiem dobrze nam to wychodzi. Jak pokazały te cztery gromdy, idzie to wszystko w dobrym kierunku. No i mam nadzieję, że cały czas będziemy się rozwijać tak, jak się rozwijamy. Myślę, że cały czas też podglądamy konkurencję. Cały czas patrzymy, co tam się dzieje, no ale myślę, że cały czas jest wszystko jak w najlepszym porządku. Jest ogromne zainteresowanie publiczności. Wiem, że ludzie bardzo chętnie oglądają walki. Chciałam zapytać, jak to wszystko wygląda? Czy jak wyglądają... co może być takiego, że nie można robić podczas walki? Czy są jakieś reguły? Powiem szczerze, że u nas są reguły stricte bokserskie, bo wiadomo, że u nas gołe pięści to tylko stójka i myślę, że jeśli walki na gołe pięści bez rękawic, to tylko w stójce ma to sens, bo myślę, że tutaj tak jak co niektórzy robią w MMA, gołe pięści w MMA, no to myślę, że to nie, bo wiadomo, że zawsze gołe pięści to są gołe pięści, bo wiadomo, kiedyś pod dyskotekami się też biło i honorowo na gołe pięści, dlatego myślę, że gołe pięści i gromda jest do tego stworzona. No tak właśnie można powiedzieć, że trochę bójki uliczne zostały przeniesione do oktagonu. Czy są jakieś zasady, czy to może być MMA, czy to może być boks, czy zazwyczaj jednak jest to boks, jeżeli właśnie chodzi o stójkę, czy dowolna jest konkurencja? U nas jest tylko boks i my nie robimy tego w oktagonie, tylko w ringu 4x4, gdzie po prostu ta walki są wymuszane, nie ma unikania walki, wszyscy się biją. Wiadomo, że dajemy szansę różnym zawodnikom. Wiadomo, że jeden się bił pod dyskoteką, drugi się bił na ringu, no, w boksie zawodowym. Jak Tomasz Gromadzki, wiadomo, wygrał swój ostatni turniej. No myślę, że tutaj na pewno ludzie dostają szansę, gdzie na pewno gdzie indziej tej szansy by nie dostali. I myślę, że cieszymy się bardzo, że możemy tych chłopaków wyciągać po prostu, że mogą u nas walczyć, bo przede wszystkim wiadomo, że resocjalizacja też jest potrzebna. Wiadomo, dzisiaj trudna młodzież jest, a też chcemy ich wyciągać spod tych komputerów, bo widzimy, że te dzieciaki siedzą przy komputerach, tym bardziej w pandemii. No ale mam nadzieję, że niebawem wróci publika i będziemy robić jeszcze większe show. Czy każdy może wziąć udział w zawodach? Tak, serdecznie zapraszamy. Wiadomo, że tych zgłoszeń jest bardzo dużo, bo na turniej mamy 300, 400, 500 zgłoszeń. Wiadomo, że musimy eliminować wielu chłopaków, których tak naprawdę byśmy chcieli zestawić i wystawić, bo nie ukrywam, że są ciekawe nazwiska, ciekawe osobowości. No ale mówię, no tylko na danym turnieju może zaboksować 8, ewentualnie 4 w ekstrafajcie. Dlatego bardzo żałujemy, no ale myślę, że przyspieszymy tempa i w tym roku zrobimy jeszcze 4, 5, może 6 gal. Ale mówię, no wszystko spokojnie. Kiedy kolejna edycja? No to nie chcę zdradzać, ale myślę, że w poniedziałek lub we wtorek na naszych social mediach Gromda TV na Facebooku będzie na pewno ogłoszone. Mm-hmm. A zawodnicy już wiadomo, kto będzie? No tak, wiadomo, że zawodnicy już będą, już część zawodników ogłosiliśmy. Wiadomo, że tutaj nie chcemy wszystkiego ujawniać od razu, tylko po prostu powoli, żeby osłaniać karty, żeby tych kibiców przyzwyczajać do tego, bo wiemy, jak to się dzisiaj dzieje. Wiadomo, że musimy też dbać o tą promocję, bo promocja idzie, wiadomo, że i ze sprzedażą per-per-view, bo nie ukrywajmy, że my nie pokazujemy tego w telewizji, tylko sprzedajemy w per-per-view, tak jak ta impreza, na której dzisiaj goszczę, dlatego myślę, że tutaj spokojnie. A czy będzie możliwość zawodu z udziałem publiczności w niedługim czasie? No właśnie żałujemy, że tej publiki nie ma, bo wiemy, że zainteresowanie jest duże, na pewno z przykrością musimy odmawiać ludziom, bo nie ukrywam, że nawet dobijają się ludzie, którzy chcą płacić bardzo duże pieniądze, żeby po prostu na gromdę wejść, bo wiadomo, że elitarny klub Gromda i też do tej pory nie było tak, że po prostu ci kibice byli na trybunach, bo wiadomo, że rozpoczęliśmy swoją działalność w pandemii. Cieszę się bardzo, że w pandemii bez żadnych dofinansowań państwowych, rządowych i innych mogliśmy to zrobić. Dlatego myślę, że spokojnie, no ale ubolewam, że nie ma publiki. Myślę, że jak publika będzie, no to wszystko wróci na normalne tory i będziemy mogli się zaprezentować całej krasie, czy okrasie, nie wiem. Krasie. No krasie. No. Nie okrasie.
Czy mam czuć się zaproszona? No wiadomo, że tak jak mówiłem na wstępie i na początku, że już wysyłałem zaproszenie. Dziękuję bardzo z góry, że zaproszenie przyjęliście. Myślę, że widzimy się na kolejnej gali. Powiem, że to nie będzie zbyt długo, trzeba będzie czekać, bo to już niebawem mówię. Poniedziałek, wtorek ogłaszamy. Ja nie będę czekać, ja już miotłę odpalam, silniczek montuję i na pewno się pojawię. Chciałam zapytać jeszcze, co tutaj robisz, Mariusz, na tej gali FM Show? Tak jak powiedziałem, muszę podglądać konkurencję. Cieszę się, że tutaj jest mój kolega, wspólnik, przyjaciel Mateusz Borek, który prowadzi studio. No i po prostu chcę zobaczyć, jak to się organizacyjnie odbywa. Wiadomo, że ja już tych imprez zrobiłem bardzo dużo, bo wiadomo, tym Xboxing Promotion, MB Promotion, to już organizujemy to od 8 lat. No ale mówię, no zawsze coś nowego, jak się zobaczy, podpatrzy, no to wiadomo, można wykorzystać. Nie wiem, czy wykorzystam, no ale na pewno chętnie obserwuję. Czy myślałeś, żeby wyjść poza granicę kraju? No tak, myśleliśmy i nawet mamy propozycje, mamy zaprzyjaźnionych ludzi i w Wielkiej Brytanii, mamy zaprzyjaźnionych ludzi w Niemczech i też nam składają propozycje, żebyśmy tam zrobili. Nie powiem, że to zrobimy w tej chwili, bo wiadomo, że jaka jest sytuacja, ale nie zamykamy się na to, będziemy czujnie oglądać, spoglądać, liczyć i jak się będzie to opłacać, na pewno to zrobimy. Czy zawodnicy będą z tamtych krajów, czy będą to może walki mieszane? Polacy kontra na przykład Anglicy czy Niemcy? Wiesz co, ja bym chciał, żeby te walki mieszać, tylko w danym czasie, jaki mamy, po prostu nie można tego robić, albo po prostu jest to ryzykiem, że po prostu dany zawodnik nie przyjedzie, bo nie ukrywajmy, że na ostatniej gali nawet nie ogłosiliśmy dwóch zawodników, którzy mieli jechać z Wielkiej Brytanii i po prostu nie dotarli. No, cieszyłem się, że ich nie ogłosiliśmy i nie musieliśmy nic kombinować. I dlatego zgłoszeń też zagranicznych mamy mnóstwo, no ale na razie musimy wszystkim chłopakom dziękować. No, zobaczymy, jak się te czasy zmienią, być może będziemy takie zestawienia robić. Ja jestem chętny na te zestawienia. Mam dużo zawodników, którzy po prostu chcą się bić z zagranicy, no ale zobaczymy. To powiedz mi jeszcze, jak wygląda selekcja zawodników? O, selekcja wygląda naprawdę ciężko, bo tak jak mówiłem wcześniej, tam 300-400 zgłoszeń jest na każdy turniej i musimy przeglądać te zgłoszenia i no powiem szczerze, że dużo zawodników mamy takich po prostu też z polecenia, gdzie po prostu znamy trenerów i po prostu dzwonią, bo mówię, do turnieju w danej gali może wystąpić 8, a jak mamy zgłoszeń 400, no to sama możesz sobie wyobrazić, jak to trzeba robić. No i z reguły bazujemy na tym, że po prostu już na ludziach, na trenerach, którzy po prostu nas znają i nam tych zawodników oferują. Nie ukrywam, że czasami wrzucam specjalnie 2-3 nazwiska też z puli zgłoszeniowej, którzy po prostu wybierają moi pracownicy i żeby po prostu, żeby to rozmaicić, że wiadomo, że też w turnieju wszyscy nie wygrywają, wiadomo, musi być 8 zawodników, a wygrywa tylko jeden i na pewno taki zawodnik stricte, tak jak mówię, spod remizy też jest potrzebny. No bardzo potrzebny, żeby wprowadzić właśnie tę walkę taką do zenitu, tak, żeby była bardzo ostra i zacięta. Chciałam jeszcze zapytać, no właśnie, jeżeli chodzi o tę selekcję, czy wybieracie według umiejętności, może ktoś, kto ma już jakieś doświadczenie, oprócz remizy, może ma doświadczenie w walkach MMA czy innych sztuk walki? Powiem szczerze, że wybieramy przede wszystkim z zawodników, którzy po prostu się wywodzą stricte ze sportów uderzanych, czy to z MMA, czy z boksu, czy z K1 i na pewno dobieramy tych zawodników, żeby po prostu w jakiś sposób też mieli doświadczenie, bo też nie ukrywajmy, nie możemy zawodnika wziąć, bo tutaj się śmiejemy, mówimy o remizie. Wiadomo, że spod remizy zawodników nie weźmiemy, bo musimy jakieś doświadczenie, w sensie nawet chociażby walk ulicznych, tak, żeby tych walk miał. Bo wiadomo, że ten sport się wiąże i z różnymi wyrzeczeniami i też z ryzykiem. No nie możemy sobie wziąć chłopa pierwszego, lepszego, który gdzieś tam stoi pod budką z piwem i będzie walczył na gromdzie. No nie, wiadomo, że ta selekcja wygląda w ten sposób, że po prostu, tak jak mówimy, na pewno bazujemy na trenerach, którzy po prostu na tym zawodników obiecują i po prostu wiedzą, znają ich, że oni trenują. A po drugie, na pewno jakieś tam filmiki i inne sprawy odnośnie tego, że po prostu coś tam robią i walczą. A jak wygląda punktacja? Czy to jest ocenianie przez punkty właśnie, przez sędziów, czy też jest knockout? Jak to wygląda?
Powiem Ci szczerze, że u nas jest bardzo dobrze, że oszczędzamy na sędziach. Nie mamy sędziów punktowych, oczywiście żartuję. Regulamin nie przewiduje czegoś takiego i walka jest czterorundowa po 2 minuty, a ostatnia walka, jeśli się nie rozstrzygnie i nie rozstrzygnie w tych 4 rundach, 5. runda jest do końca. Może ona trwać 2 minuty, może trwać 10 i tutaj nie ma punktowania sędziowskiego. Jest albo poddanie przez trenera, albo knockout, albo po prostu poddanie zawodnika. Nie ma czegoś takiego, że po prostu sędzia punktuje i dany zawodnik wygrywa. Nie, musi się walka skończyć do końca albo knockoutem, albo poddaniem. Albo leży, albo dalej walczy. Albo leży, albo kontynuuje. A jak nie leży, to musi kontynuować. Ewentualnie może go poddać trener lub sam się może poddać. Mm-hmm. Ewentualnie sędzia, tak? Bo sędzia ringowy oczywiście jest. Chciałam zapytać, czy pojawią się w przyszłości kobiety? Nie ukrywam, że wiadomo, że ja zawsze wychodzę z założenia, że kobiety powinny dobrze wyglądać, przebywać w kuchni, towarzyszyć mężczyznom, pięknie wyglądać. Ja tego nie słyszałam. Dlatego myślę, że tutaj nie ukrywam, że w boksie zawodowym i w grupie Tymex Boxing Promotion, wiadomo, mamy Ewę Brodnicką, która była mistrzynią świata, mamy Saszę Sidorenko, która jest mistrzynią Europy, mamy młodą Laurę Grzyb, która po prostu zaczyna swoją karierę zawodową z boksem i już też marzy o Mistrzostwie Europy. I powiem szczerze, że ja chyba jedyny w Polsce jestem, który po prostu te kobiety do tego boksu jeszcze może nie namówił, no ale po prostu w tym boksie robi im walki. I myślę, że w gołych pięściach to już niech zostanie, że na razie nie. Nie mówmy im nie, ale na razie myślę, że nie ma sensu. Po prostu to zbyt brutalne jest jak na kobiety. Zbyt brutalne, to wiadomo, że ja widziałem kobiety po takich walkach, to myślę, że widok nie jest ładny. Tutaj w rękawicach nieraz widok nie jest ładny, a po gołych pięściach to już na pewno. Mhm. Dlatego kobiety muszą mieć piękną twarz. I ładne dłonie, ładne ręce, niepoobijane, dlatego myślę, że na razie nie. Ale kobieta może mieć piękną twarz, piękne wnętrze i jeszcze pięknie walczyć i to porządnie, zlejąc niejednego faceta, nie uważasz? No w zależności w jakiej kategorii wagowej ta kobieta będzie, no bo myślę, że tutaj jakby pewnie w niższej, a wyższej mężczyzna duży, no to myślę, że ciężko by było nawet, co ona by nie trenowała. No to nie widziałeś freakfightowej walki, to chyba bodajże było w Rosji, jak kobieta zlała 200-kilowego chyba faceta. No ale wiesz, no ale chłop nie ledwo to się poruszał, no to pewnie nie oszukujmy się, no to dlatego no myślę, że wiadomo, że każdy chce zainteresować czymś kibica i robi takie walki, ja myślę, że na tą chwilę w Gromdzie nie, ale nie skreślamy, że po prostu kiedyś nie będzie. Dobrze, czyli na razie ściśle męskie grono, kobiety pojawiają się tylko, żeby upiększyć federację. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na kolejnej edycji. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i serdecznie zapraszam. Widzimy się już niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.